ostatnio ciągle słyszę od bliskich mi osób. Po co ty to robisz? Po co ci to? Po co ty przesadzasz z miejsca w miejsce? Za tydzień znowu będziesz przesadzać w innym miejscu. Bardzo motywujące. Wydaje mi się, że skoro przechodząc na tamtą stronę nic ze sobą nie zabieramy, no to wszystko, co robimy, nie ma sensu. Ale sens mogą mieć nasze wspomnienia. Wspomnienia pięknych miejsc i fajnych chwil. Więc postanowiłam zrobić sobie takie piękne miejsce, żeby można było latem sobie usiąść, popatrzeć na kwiaty, powąchać kwiaty. Chciałam też ozdobić drzewa łapaczami snów, czymś podobnym, więc obejrzałam trochę filmów na YouTubie i zrobiłam też swój łapacz snów. Czekam na kluczyki ozdobne, bo chcę na tym jeszcze powiesić kluczyki. Bardzo bym chciała zrobić takie dzwonki, które na wietrze fajnie dzwonią. Którzy do tej pory uznali, że na moim kanale może być ciekawie. Często możecie znaleźć coś ciekawego, jakieś pomysły. Co dwie głowy to nie jedna, więc jak coś ciekawego wymyślę, to na pewno pokażę. Jak się Wam podoba to, co robię, to dajcie tego kciuka w górę, żeby YouTube wiedział, co polecić innym.